Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 47 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 31, wersety od 20 do 25. Jakże jest wielka o Panie, Twoja dobroć którą zachowujesz dla tych, co się boją ciebie, i okazujesz tym, co w tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Ukrywasz ich pod osłoną twojej obecności od spisku mężów, w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków. Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w grodzie warownym. Ja zaś powiedziałem przerażony, Odcięty jestem od twoich oczu, lecz tyś wysłuchał głos mego błagania, gdy do ciebie wołałem: Miłujcie Pana wszyscy, co go czcicie. Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką wyniośle postępującemu. Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. Dziś będziemy czytać rozdziały 11 i dwunasty księgi liczb. Zobaczymy lud izraelski narzekający na Boga i Jego Sługę Mojżesza. Następnie będziemy świadkami udzielenia ducha Mojżesza siedemdziesięciu starszym spośród narodu, którzy odtąd będą wspomagać misję Mojżesza. Kiedy będziemy czytać te fragmenty, pomyślmy o analogicznych momentach w historii pierwszego Kościoła opisanych w Nowym Testamencie. Lecz lud zaczął szemrać przeciw panu, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał pan, zapłonął gniewem, zapalił się przeciw nim ogień pana i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do pana i wygasł ogień. Dlatego też nadano temu miejscu nazwę Tabeera, gdyż ogień pana wśród nich zapłonął. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie: ogórki, melony, pory, cebule i czosnek. Teraz zaś jesteśmy wycieńczeni. Nie mamy nic: nie widzimy niczego prócz manny. Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem męli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki. Smak miała taki jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew Pana, a także Mojżeszowi wydało się to złe. Rzekł więc Mojżesz do Pana: Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, że mi powiedziałeś: Noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię. I zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Skąd wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają, daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej dźwigać troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, aby mnie patrzył na swoje nieszczęście. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zgromadź dla mnie siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z Tobą. Wtedy ja stąpię i będę z Tobą mówił. Wezmę z ducha, który jest w Tobie, dam im i będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu. A ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Ludowi zaś powiedz. Oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Panem i wołaliście, kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie. Teraz dawam Pan mięso do jedzenia. Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień, albo dwa, albo pięć, czy dziesięć lub dwadzieścia. Lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem. Odrzuciliście bowiem pana, który jest pośrodku was, i narzekaliście przed nim, mówiąc: Dlaczego wyszliśmy z Egiptu? Odpowiedział Mojżesz: Sześćset tysięcy mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz: Dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc. Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć? Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: Czyż ręka pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie. I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu. I ustawił ich wokół namiotu. A Pan stąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł Czyż zazdrosny jesteś o mnie? "Oby tak cały lud pana prorokował, oby mu dał pan swego ducha." Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do obozu. Podniósł się wiatr zesłany przez pana i przyniósł od morza przepiórki, i zrzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi, i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko. Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień, i zbierali przepiórki." Kto mało zebrał, przyniósł najmniej dziesięć homerów i rozłożyli je wokół obozu. Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przerzute, gdy już zapalił się gniew Pana przeciw ludowi i uderzył go Pan wielką plagą. Dlatego też nazwano to miejsce Kibrothatawa, bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie. Skibrot Chatawa ruszył lud do Haserot, i tam rozbili obóz. Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę, mówili, Czyż Pan mówił z samym tylko mojżeszem, czy nie mówił również z nami. A Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje. A pan stąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: Słuchajcie słów moich. Jeśli jest u Was prorok, objawię mu się przez widzenia. W snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego. W sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się źle mówić o moim słudze, o Mojżeszu? I zapalił się gniew pana przeciw nim. Odszedł pan, a obłok oddalił się od namiotu. Lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: Proszę, panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana. O Boże, spraw proszę, by znowu stała się zdrowa. Pan rzekł do Mojżesza. Gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się przez siedem dni wstydzić? Tak ma być ona przez siedem dni wyłączona z obozu a potem może znowu powrócić. Zgodnie z tym została Miriam na siedem dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim Miriam nie została przyjęta z powrotem. Następnie lud wyruszył z Haserot i rozbił obóz na pustyni Paran. W rozdziale trzynastym wersetu od pierwszego do 30 Ewangelii według św. Mateusza którą za chwilę przeczytamy, usłyszymy dwie przypowieści, których wspólnym mianownikiem jest ziarno Słowa Bożego. W obu siewcą jest Chrystus, a Jego wrogiem, który zagłusza lub kradnie Słowo, jest zły duch. Słuchając tych przypowieści, zastanówmy się nad kondycją naszego serca. Czy pozwalam Słowu Bożemu zapuścić korzenie w glebie mojego serca? Czy tak jak Maryja rozważam słowo i zachowuję je w swoim sercu? Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, Jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali. Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go – Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im – Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy – Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł – Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.